Cześć, jestem Asia. A ja Iga i dziś pokażemy Wam ćwiczenie roll-up. Pokażemy Wam, jak poprawnie wykonać to ćwiczenie, najczęstsze błędy w tym ćwiczeniu i to, jak można zrobić je na maszynach. Połóż się na plecach, Iga. Wyprostuj nogi. Ramiona przenieś wyprostowane do góry w kierunku do sufitu. I rozpocznij rolowanie od podniesienia głowy, barków. Utrzymuj okrągłe plecy. Dużą literę C, wyciągaj ramiona daleko do przodu i powoli w ten sam sposób, aktywizując centrum, wolno roluj się kręg po kręgu do dołu. Zrób jeszcze raz. Tak. Broda do klatki piersiowej, barki opuszczone, łopatki opuszczone. Wyciągaj ramiona do przodu, utrzymuj oddalony pępek od stóp. Nadal pchaj rękami do przodu, kiedy idziesz w tył. Brawo. I wyciągaj nogi w moim kierunku, kiedy idziesz do dołu. Super. Pokażmy teraz najczęstsze błędy. To jest dosyć wymagające ćwiczenie dla centrum. W związku z tym bardzo często podrzucamy tułów do góry, podrzucamy ciało do góry, ponieważ mamy mało elastyczne plecy i bardzo słaby brzuch. Często też schodzimy bez rolowania, czyli opadamy na matę. Tak, w tym krytycznym momencie jest taki upadek i to jest bardzo złe. W tym momencie jest to nawet niebezpieczne dla odcinka lędźwiowego kręgosłupa, albo kompensujemy też słabe mięśnie brzucha, podnosząc barki do góry, łopatki do góry i bardzo mocno ciągnąc napięciem szyi, kiedy idziemy w górę. Czasem też brakuje tej okrągłości w górze, czyli chcemy tak zejść sobie prostą klatką, a tutaj nie o to chodzi w tym ćwiczeniu. Pępek ucieka w tył. Tak. Pamiętajmy też, że nogi są cały czas aktywne, prawda? Więc tutaj nie rozluźniamy nóg, tylko nogi są połączone z pracą z centrum. Super. Tak, idziemy na inne podłoże, na nieco bardziej okrągłą matę. Czyli na beczkę. W prawidłowym wykonaniu ćwiczenia roll-up, które robimy na macie, na pewno bardzo nam pomoże beczka, na której teraz jest Iga. Oprzyj sobie pięty o dolny szczebelek, miednica idzie w dół. Zawiń ramiona wokół swojej talii, wokół brzucha. Długie dolne plecy, okrągłe plecy z tyłu, wypełnij mięśniami moją dłoń. Super. I rozpocznij ruch od centrum i od podwinięcia kości ogonowej mocno pod siebie i od rolowania w dół. Wróć, aktywując bardzo mocno brzuch. Zatrzymaj. Dobrze. I znowu zacznij ruch od podwinięcia miednicy, od odepchnięcia się piętami od szczebla, a wracając bardzo mocno oddalam pępek od dłoni. Jeszcze jeden raz. Tak, odepnij się piętami. Tak, zawiń mocno miednicę i wróć do góry. Świetnie. Tak, bardzo efektywne ćwiczenie na brzuch. Czułaś, prawda, że ten brzuch bardzo mocno pracuje tutaj? Tak, ta zaokrąglona beczka daje inne odczucia niż takie zwykłe robienie brzuszków na macie, która jest płaska. Można naprawdę każdy kręg po kręgu oddzielnie odkładać do maty, więc brzuch pracuje. Po trzech brzuszkach czujesz się jak po 30. A to lubimy. Efektywność po prostu. Mniej znaczy więcej. Po prostu pilates. Dziękujemy. To był nasz roll-up.